Mariusz Olkiewicz, IndyCage.pl. Znajdujemy się w Gdańsku na 2 dni przed galą KSW49, a jest z nami jeden z bohaterów, Martin Zawada. Witam serdecznie. Witam, cześć. No chyba najlepiej Gdańska akurat nie wspomina się, jeżeli chodzi o zwycięstwo pod szyldem KSW. Ostatnio się nie udało wygrać z byłym mistrzem Michałem Materlą. No tak, wiesz, walczyłem z Michałem Materlą, był to co-main event, duża walka. Wiesz, było jak było, już dawno temu. No i teraz wróciłem. Byliście razem z Dawidem, ty trochę niespodziewanie, gośćmi na grupie MMA Polska i Świat, rozmawialiście tam z fanami i tam jest jedna rzecz, która wszystkich, no może nie zaskoczyła, ale o której powiedziałeś, o której też mówiłeś wcześniej, ale nikomu się tak w pamięć nie wyryła, to że poza trenowaniem pracujesz również, więc chciałbym zobaczyć, jak wygląda twój tydzień albo dzień pracy połączony z treningiem. No tak, pracuję 6 razy w tygodniu, 5 razy w tygodniu, trenuję 6 razy w tygodniu. Dzień wygląda tak, że rano idę do pracy na 2-3-4 godziny, potem mam przerwę 5 godzin albo 4, idę na trening z grupą zaawansowaną, z naszym teamem trenuję, a potem po treningu zaś mam jeszcze do pracy i potem i tak wygląda cały tydzień. W sobotę, niedzielę mam wolne. Czyli sobotę, niedzielę już treningów nie robisz? No właśnie robię takie mocne sparingi, w sobotę też robiłem w przygotowaniach. Thiago Silva, no jest to zawodnik, który trochę między tymi kategoriami skacze, trochę ciężka, trochę półciężka. Ostatnio w KSW zaprezentował się Jason McSweeneyem. Walka była niezła, emocjonująca, dużo mocnych ciosów, silnych ciosów. Też jakiś tam występ pomiędzy na RCC, zdaje się, że tam chyba nie było, chyba była porażka. Natomiast no, jest to zawodnik, który zdecydowanie jest bardziej zawodnikiem kategorii półciężkiej niż ciężkiej, no ale wiadomo, że zbija dużo więcej kilogramów od ciebie. Czy w związku z tym czujesz, że możesz mieć jakąś przewagę, nie wiem, kondycji nad nim albo szybkości? No na pewno, wiesz, był i tak teraz od poniedziałku problem, bo normalnie mieliśmy zakontraktowane starcie do 93 kg. Thiago trochę się tak nieprofesjonalnie zachował, powiedział, że on może tylko walczyć do 95 kg albo 95 kg. I ja mu powiedziałem, dobra, nie, ja bym i tak walczył, ale ma 93 kg zrobić. Jak nie zrobi, to w kontrakcie pisze, że ile musi karę zapłacić. On powiedział, że tego nie chce, albo 95 kg, albo nie przyleci. Wiesz, były zestawienia, co robią chłopaki, znaczy menedżer gadał, bo Thiago jest jako u mnie, a jego menedżerem jest Iwan i Iwan jest też moim menedżerem. Się zastanawiali, co zrobić, ale ja powiedziałem, wiesz, ja nie chciałem teraz innego przeciwnika, bo takie coś nie chodziło o to. Zaakceptowałem do 95 kg i walka się odbędzie. Trochę nieprofesjonalnie, ale na pewno będzie cięższy, on na pewno będzie silniejszy w pierwszej rundzie, ale ja już miałem dość takich walk, co walczyłem z silnymi, cięższymi zawodnikami i zawsze mi dobrze poszło. No właśnie, czyli 95 kg, no to zdaje się, że limit już wypełniony w twoim wypadku. No tak, ja już byłem w poniedziałek, miałem już, ja bardzo, wiesz, dyscyplinowany trenowałem z dietą, sodziłem pomału, jak zacząłem trenować i ruszać, trzymałem 105 kg, trenowałem na dół, potem trzymałem się przy 96-97, no i potem te ostatnie 2 tygodnie uważałem i już miałem te 92,5-93. No i tak jest, no i teraz, wiesz, nie, świeżość, łapałem szybkość, ale no i teraz się zgodziłem na 95, dla mnie to nie ma znaczenia te 2 kila, tylko chciałem trochę nieprofesjonalnie się zachował Thiago, wiesz, bo w innych organizacjach by takiego czegoś nie było, nie doszłoby do takiego, dobra, ja to też zaakceptowałem, ale on chyba mnie zlekceważył i też zlekceważył organizację tutaj, ale walka się odbędzie i zobaczymy, czy mu to w sobotę pomoże. No bo gdyby, bo miałeś opcję taką, żeby walki nie zaakceptować tego limitu, w związku z tym by wypadła cała walka w ogóle, albo szukaliby ci zastępstwa, no bo nie było opcji, że on przyjeżdża, nie robi 2 kg, oddaje wypłatę, no bo to byłaby idealna opcja dla ciebie tak naprawdę, no bo ty limit wypełniasz, zgarniasz 30-40% w zależności od tego, jak to wygląda, ale nie było takiej możliwości, a miałeś jakiekolwiek w ogóle zawahanie, żeby po prostu, no, żeby nie iść mu na rękę jednak? Wiesz co, na początku myślałem, bo już miałem parę razy w karierze, że takie to jest takie nie fair granie, kiedyś jak ktoś się umawia na limit, teraz jesteśmy w innych czasach, to jest wszystko profesjonalnie wygląda, kiedyś ja walczyłem do 100 kg, to były takie catchweighty, już w tych czasach nie było, albo kiedyś mi skręcili wagę o 10 kg, że ja weszłem na wagę, miałem 83, a walka była do 93, to się dopiero w ringu mi trener powiedział, że on za dużo chyba waży, albo coś, to były początki takie, wiesz, MMA,
I myślałem sobie, dobra, teraz, tym razem się nie dam wrobić, ale potem, wiesz, na drugi dzień myślałem, zadzwoniłem do Iwana i powiem, dobra, bo myślałem, że on powiedział już ultimatum, że ja albo do 95 kilo, albo on nie zjawi się na KSW, bo on wiedział, że musi zapłacić i on nie chciał tego oddać, ale wiesz, potem to fajterskie serce się, wiesz, wziął nad głowę i chcę walczyć z tym, dlatego wziąłem tą walkę, bo chcę walczyć z Thiago Silva, z takim zawodnikiem i dlatego będę w sobotę z nim walczył. Wiedziałeś o tej walce dużo wcześniej, więc obóz przygotowawczy jest pełen, tak jak w przypadku Michała Materli, gdzie walka była zastępstwem, co doskonale pamiętamy. Powiedz, czy to wpływa mocno na twój tryb przygotowań, szczególnie jeżeli i pracujesz, łączysz pracę z treningami, taka walka, to, że możesz przygotować się dużo lepiej, wpływa zdecydowanie w ogóle inaczej, niż gdy walka jest w zastępstwie. To wiadomo, że jest oczywiste z racji samego przebiegu, ale natomiast czy w twoim wypadku, gdy pracujesz i trenujesz, to ma jeszcze większy wpływ, mniejszy, czy nie ma różnicy? No tak, na pewno zdecydowanie tak, że miałem dłuższej czasu się pod tego przeciwnika po tego ciężarnika przygotować, ale ja już trenuję od powiedzmy lutego, po urlopu trenuję, zaś zacząłem po Michale w walce, trochę sobie odpuściłem, potem zacząłem dużo w parterze się kręcić i dużo siłowni i cały czas jestem w treningu, bo pomagałem chłopakowi też, Abu Zamagomedow, który walczył w PFL, był w finale, to ja byłem jego głównym sparring partnerem, zawsze byłem w ruchu, no ale potem dużo robiłem parteru, siłowni i potem strykt pod Thiago się przygotowaliśmy 10 tygodni. Myślę, że to było fajny przygotowany obóz. A kto? Był ktoś, kto w ogóle imitował ci, starał ci imitować Paulo, Thiago Silva? Tak, było bardzo, bardzo mocnych sparring partnerów. Jeszcze ostatni sparring robiłem w tamty czwartek, co w ogóle trener mi powiedział, że nie mam sparować, ale przyszedł Melvin Manow i musiałem się spróbować z nim trochę. No i ostatni... Trochę niższy chyba. No, ale on też koło 100 kilo waży, walczy teraz w Bellatorze 93 kilo. Nie, ale striker, wiesz, był Hesdy Gerges, był Hatef Moll, Abu Zamagomedow, K1, Daniel Ilunga przyszedł na sparingi, taki jeden z najlepszych Glory zawodników, może najlepszy w Niemczech. No i było dużo sparring partnerów pod Thiago Silva wyższych, dużo co ważyli, od 120 do... Ja miałem zawsze sparring partnerów pod 100 i jestem dobrze przygotowany. To jest ostatnia walka w aktualnym kontrakcie. To tworzy jakąś presję związaną z tym? No bo wiesz doskonale, że jeżeli by nie poszło, no to byłaby druga walka pod rząd przegrana i KSW może nie chcieć przedłużyć kontraktu. Wiesz, ja z tego kąta nie patrzę. Ja się cieszę w ogóle, że KSW mi da możliwość walczyć w Polsce jako Pola kontra obcokrajowy, co jest też premiera. Ja zawsze jak tu przyjeżdżałem, to walczyłem z Rodakiem. I cieszę się, że dali mi taką walkę i jeszcze na ostatnią w moim kontrakcie, co dalej będzie wyglądało. Sport jest taki, jak wygrasz, to wiesz jak to jest, wygrasz, to na pewno masz dobre karty, jak przegrasz, to inaczej wygląda. Zawsze też patrzę, jak się walka potoczy, ale ja nawet o tym nie myślę. Ja się cieszę, że jestem tutaj, teraz tą wywiad mogę zrobić i jutro waga, pojutrze walka. I że mam możliwość z tego sobie się zmierzyć w klatce i to się dla mnie liczy, a potem co będzie, potem zobaczymy dalej. Chciałem cię też zapytać o galę w Lublinie, ta, która była niedawno. Widziałem twoją walkę z odtworzenia, Red mi pokazał Bekavacza z tobą. Mocna walka, ostra walka naprawdę, bezkompromisowa zupełnie. No o walce Jurasa z Stipe nie chcę mówić, no bo tam tak praktycznie nie było walki, no bo tam była kontuzja. A jak ty typowałeś ten pojedynek? Bo trzeba przyznać, no bo mierzyłeś się z jednym i z drugim, więc kto był twoim faworytem przed galą w Lublinie? No ja myślałem, że Juras wygra z nim, bo wierzyłem w niego, bo też jak się nasz rewanż potoczył, myślałem, że on wygra. I wiedziałem, że Stipe jest na falę nie taką, jak walczy ze mną, bo jak ze mną walczy, to był w turnieju i ja miałem ciężką pierwszą walkę. Dostałem w oko, nie widziałem oko, on wygrał pierwszą walkę w 20 sekund i potem wiesz, w półfinale, to był turniej, w półfinale musiałem z nim walczyć i ja wiedziałem, że to przegram. No i potem mnie kompro, parę razy na wątrobę trafił mnie i poszedłem, to była jedna z najgorszych porażek mojego życia. No, ale ja wiedziałem, że Juras może go pokonać, bo on miał jakieś deficyty, potem widziałem, że on jak się potoczyła jego kariera, widziałem jak przegrywał, on też już parę razy został mocno znokautowany, no ale tak się stało, no wiesz, wszyscy starzejemy się, dużo jest kontuzji w tym sporcie i tak się stanie, wiesz. Ostatnio Juras miał kontuzję, teraz Bekavac miał z Jurasem kontuzję, nie? To taki jest sport, no nic nie zrobisz, nie? Szacun za chłopatów, że weźli do klatki, bo ja wiem ile to zdrowia kosztuje, te przygotowania i spróbowali dać walkę.
mam nadzieję, że może jeszcze trzecią zrobią, bo teraz między nimi jest 1-1. Taki chyba jest plan i chyba włodarze, i oni tego chcą i właściciele tego chcą, także pewnie tak będzie. I na koniec chciałbym Cię zapytać jeszcze o Erko Juna. Okazuje się, że jest faworytem bukmacherów nagle. Okazuje się, że fani w Polsce też zaczynają mu kibicować, polubili go. I Akop też ma jakąś sporo z kolei hejterów, którzy mu źle życzą, uważają, że nie powinno go tutaj być. Różne opinie się pojawiają. I Erko zdobył tutaj sobie rzeszę fanów po tych dwóch pojedynkach. No ale w ogólnym rozrachunku wiemy doskonale, że no, rywale Erko nie byli na najwyższym poziomie. Na pewno Akop miał cięższe przyprawy w swojej też krótkiej karierze. To chciałbym o Erko zapytać, jak wygląda? Czy on naprawdę zafiksował się, sfokusował się absolutnie na tych treningach i naprawdę chce zostać i chce, żeby fani przede wszystkim go odbierali jako zawodnika MMA, czy to jest dla niego nadal jeszcze hobby, zabawa? Nie, ja ci powiem serio, bo ja też sparowałem parę razy mocne sparingi z Erko. Chłopak spadał, wstało do góry, on się w to nie bawi, on chce naprawdę być, on to jest wojownik, naprawdę on zrobił taki postęp, ja go teraz rok, jak trenuje z nami, widzę, jaki on postęp zrobił. Widzisz też w pierwszej walce, on dostał knockdown, wrócił i znokautował tego przeciwnika. Też takie coś to trzeba przeżyć i to pokazuje duszę zawodnika. I ten chłopak jest naprawdę ambitny, on ma tego, ma mocne kopnięcia, ma dobry boks, się eksplozywny, zapasy trenował i myślę, że on wie, o co chodzi. On dla mnie to nie jest już żaden freak fight, ten chłopak to jest już pomału, to jest zawodnik MMA. Dobrze, Martino, dziękuję Ci bardzo za poświęcony czas, jak zwykle przyjemność. No, widzimy się pewnie jeszcze nie raz, nie dwa w ciągu tego weekendu majowego. A ja życzę Ci oczywiście powodzenia i tego, abyś zaprezentował tak, jak chciałbyś się zaprezentować, jak zwykle to wygląda, czyli dał nam po prostu mnóstwo emocji. Dziękuję bardzo. Dzięki, pozdrawiam wszystkich fanów. Dzięki Ci za wywiad. Dzięki.